Cześć, tu Sebastian. Jest 8 dzisiaj, nie? Chyba 8 października dzisiaj mamy. 2014. Jesteśmy na stawach hodowlanych w miejscowości Hodel na Lubelszczyźnie. A w sumie to jest niedaleko Lublina. Dzisiaj chciałem Wam polecić turystykę krajobrazową, turystykę trochę dziką. Odwiedzanie miejsc, które nie są oznakowane turystyczno. Turystycznie są bardzo ciekawe. Możesz odwrócić. Teraz widzicie ruiny kościoła na wyspie. Właśnie dopływamy. Są trochę zarośnięte. Był tu zakon, z tego co powiedział nam właściciel. Z tego co powiedział nam właściciel, wynika, że był tu zakon jezuitów. Ale bardzo krótko. Podobno się nie dogadali z miejscowym proboszczem. Mieli taki kościółek na wyspie. Nie ma pełnej informacji, do czego miał służyć, bo kościoły raczej się urządza w miejscach, które są we wsi, wśród domów i tak dalej. A tutaj wyjątkowo kościół zbudowano, chyba jako kaplica zbudowano go na wyspie. Czy to miało coś upamiętniać? Ojej, odsunęliśmy się od brzegu. Czy to miało coś upamiętniać? Czy to miało służyć celom religijnym? Tego nie wiemy. Ale jest bardzo, bardzo to ciekawe. Jeżeli gdzieś jedziecie w jakąś okolicę, trochę dalej od waszego domu, a macie chwilę czasu, to może nie zawsze warto odwiedzać miejscowe bary czy kręgielnie. Może warto zobaczyć wcześniej jakąś gminę na odludziu w internecie, włączyć stronę gminną, włączyć tam opcję turystyka albo zabytki i zawsze coś ciekawego mają, a często nie są to miejsca oznakowane turystycznie, a są bardzo ciekawe. I tu właśnie mamy te ruiny. Z zewnątrz podobno wyglądają lepiej niż w środku, ale wejdziemy też do środka. Musimy łódkę zacumować. Masz wszystko ze sobą? Tak. Masz. Przejęcie kamery. No, bezpiecznie tu nie jest, nie w każdym miejscu. Jeszcze tylko wiosło wyjmę, bo chyba nam łódka uciekła, to żeby chociaż wiosło zostało. Nie zabiję. W sumie to ja myślałem, że to będzie grobla, która prowadzi do jakiegoś takiego półwyspu między stawami i tam będzie kościół. A tu się okazuje, że kościół jest na wyspie, dosłownie. Nie wiem, czy to kiedykolwiek tu jakieś msze odprawiano. Chyba takie zakonne, wewnętrzne, raczej nabożeństwa. Tam zdaje się naprzeciwko był ołtarz główny. Są na wyboczne. No to wygląda typowego kościoła, takiego średnich rozmiarów. No podejrzewam, jak na czasy, w których został zbudowany. Niestety nie mam dokładnych informacji w tej chwili, ale będą się Wam ukazywać w kadrze gdzieś tam na boku. Jak na tamte czasy na pewno był to duży kościół. Jak na obecne czasy jest średni, ale jak na tamte czasy na pewno był duży. Ile on będzie miał? 20 metrów, no może do 30 metrów długości. Z 15 szerokości. Ma nawę główną, ma nawy boczne. Jest wielkości mniej więcej kościoła świętego Józefa w Sandomierzu, tak dla porównania. Pustułka przyleciała, pewnie było tu gniazdo, jak był sezon. Możliwe, że dlatego się kręci do tej pory. Jest tu trochę wnęki półek, tak jakby skalnych, więc na pewno tutaj są jakieś ptaki. Na sezonie okrąży nad nami. Poleciała gdzieś. I widać, że miejsce jest ciekawe, no, nawet rosną drzewa, jak na półkach skalnych gdzieś w górach. Nawet rosną drzewa, tam będzie wiśnia, brzoza, grusza, no ciekawe drzewo stanne, na skalny. Są też trawy, no to będą po prostu takie sucholubne, czy ruderalna roślinność.
Weź skieruj kamerę na te rzeźbienia, te takie wykończenia kolumn na górze. To jest ciekawe, bo to jest ciągle widoczne jako ozdoby murów, czy te zewnętrzne tak zwane. Gdzieś tu są jakieś, podobno jakieś wykopaliska były robione, jakieś dołki. Prawdopodobnie w kościele były też podziemia. Chodź tutaj do ołtarza, podejdziemy. Tutaj jest taki zaułek, tak jakby tunel, który biegł jakby z tyłu za ołtarzem. Czasami takie miejsca są w kościołach, ale często są związane z zejściem podziemia. Być może były jakieś krypty, albo czyli miejsca, gdzie pochówku bardziej jakichś tam znanych osób, czyli takich, które wykupiły sobie takie specjalne miejsce. Mogły być tu jakieś krypty i mogła być jakaś piwnica. Podobno były jakieś wykopaliska prowadzone, ale niewiele znaleziono. Podejrzewam, że gdyby tu przyjechać z jakimś wykrywaczem metali albo porządne wykopaliska zrobić, to można by znaleźć kilka ciekawych, porządnych artefaktów. O, tu mamy dziurę na 7-8 metrach, tam gdzie siano widać. Jest resztka po gnieździe. Nie wiem, czyje to gniazdo. Mogło być... Chyba to będzie tej postułki. Bo jakieś tam piórka widać. Sowy często mają takie ubogie sztuki gniazda. Ale jest niewykluczone, że są tu i postułki, i sowy, i nietoperze, i jakieś oknówki, może jeżyki. Takie miejsca, te ptaki takie miejsca, te zwierzęta takie miejsca lubią. Przejdź w ogóle tamtędy, jak się da. O! Widać, że ptaki bytują tu cały czas, cały rok. Bo i to będą nie tylko jakieś tam gołębie, ale różne gatunki ptaków. Były wyplówki, tylko takie, one są na, nie da się ich pokazać, one są na półkach ceglanych. Nie da się ich pokazać bezpośrednio, bo nie możemy tam sięgnąć, a kamera tego nie dojrzy. Ale tam u góry widać też jakieś, tam gdzie był tak zwany chór. Widać też jakieś wnęki, tak jakby też dało się wchodzić w jakieś korytarze, może do schodów to były przejścia. Chodź, zobaczymy. Wejście z tamtej strony, a tu jest wyjście. Prawdopodobnie tutaj były jakieś takie... Ta część... Pokaż jakby tak centralnie na ten... Ta część jest jakby półokrągła. Prawdopodobnie tu było okrągłe wejście, tak jak jest w Sandomierzu w kościele Ducha Świętego, takie wejście ciasnych schodów, klatki schodowej w takim okrągłym kształcie. Tu mogła być jedna klatka schodowa, tam druga. I tu widać tunel na wysokości 6 metrów, który wychodzi na chór. Więc wejście na chór było prawdopodobnie tutaj z tej strony. Nie wiadomo tylko, czy od zewnątrz, czy wewnątrz, a część murów się zawaliła. Tego akurat nie wiemy. Ale jest ciekawostka, czyli jest mur długości 3-4 metrów na wysokości 6. Może to być bardzo ciekawe miejsce, nawet biologicznie, jako na przykład kolonia nietoperzy.
tak jak widać, jest to miejsce całe porośnięte bzem, pokrzywami, bluszczem, troszkę zapomniane, a troszkę sobie to miejsce przypominają powoli i konserwatorzy, i inni ludzie. Z tym, że w polskiej turystyce mamy taki problem, że wszystko jest sprowadzane do takiej banalnej roli miejsca rekreacyjnego i wszystkie takie miejsca, jak tylko człowiek zacznie je przygotowywać, przystosowywać do nadejścia turystów, udostępniać, to tak się ładnie nazywa, to wszystkie takie miejsca powoli tracą urok, bo się tam robi kostkę brukową, bo się tam robi betonowe schodki, bo się tam robi za dużo infrastruktury, która często jest niepotrzebna, a właśnie na tym urok tych miejsc polega, że są tu ścieżki naturalne, wydeptane, one mogą być na przykład wykoszone, ale nie powinny być okładane kostkami brukowymi ani takimi rzeczami. No i właśnie to jest jedno z takich miejsc, gdzie można, za zgodą oczywiście właściciela, bo jest to teren prywatny, my tu skorzystaliśmy z prywatnej łódki, żeby dopłynąć, można by takie miejsca, w takich miejscach turystykę jakoś rozpocząć, z tym, że trzeba bardzo ostrożnie to robić, żeby nie okazało się, że zniszczymy urok tego miejsca. Czyli tą tajemniczość, tą dzikość. Jeśli o to nam chodzi, że chcemy pokazać tego rodzaju urok, to jego trzeba zachować, trzeba miejsce udostępnić, ale nie w taki sposób, żeby ten urok miało stracić. Chyba że znajdzie się ktoś, kto zechce kościół odbudować, odrestaurować według jakichś zdjęć i planów i wtedy będzie jeszcze ciekawy. Ale to już jest do rozpatrzenia przez konserwatorów i filozofów. My, przyrodnicy, możemy tylko stwierdzić, że są tu sowy, nietoperze i inne ciekawostki. To było tyle na dzisiaj. Ponownie Was zachęcam do tego, żebyście uprawiali turystykę kwalifikowaną, ale nieoznakowaną, taką dziką turystykę, odwiedzać miejsca, których nie ma na turystycznych mapach.